Dzisiejszy psalm jest odpowiedzią na słowo, które słyszeliśmy z drugiej księgi Samuela. Słowo, w którym czytamy o grzechu Dawida. Niedługo trzeba było czekać, żeby zobaczyć, że obietnica, ślub, który Dawid składał, został szybko złamany. Dawid zobaczył kąpiącą się kobietę, zobaczył Batszebę, która była żoną Uriasza Chetyty i postanowił zawiązać spisek, sprowadził ją do siebie, wykorzystał królewską władzę i nie tylko doprowadził do cudzołóstwa, ale również posunął się dalej i doprowadził do śmierci męża Batszeby. Myślał może Dawid, że to, co będzie się działo w ukryciu, ta tajemnica związana ze spiskiem, będzie ukryta przed ludźmi. Być może nawet łudził się, że to będzie coś, co będzie ukryte przed Bogiem. A przecież jak śpiewamy w dzisiejszym psalmie, psalmie 51, przed Bogiem nic nie jest zakryte. Grzech jest zawsze przede mną i Pan Bóg najlepiej widzi moje serce. Pan Bóg zna wszystkie moje czyny, zna moje zamierzenia, więc to nie jest tak, że uda mi się cokolwiek zakryć. Tą konsekwencją działania grzesznego Dawida jest również to, że jego grzech nie będzie ukryty przed ludźmi, że będą konsekwencje tego grzechu. Pan Bóg, jak nikt na świecie, zna moje serce, zna moje słabości. Jedyny ratunek, jaki dla mnie jest, to rzucić się w Boże ramiona, to powtarzać za psalmistą: zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. Uznać swoją nieprawość i wzywać Bożego zmiłowania. Bo tylko Pan Bóg może mnie oczyścić z każdego grzechu.